Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 153 odcinku z serii City Skylines na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowujemy się tutaj do budowy autostrady, więc wyrównujemy teraz ten teren cały. Cały ten fragment trzeba przygotować pod autostradę. A więc wybieramy stąd mnóstwo ziemi, mnóstwo. O, tak. I wysypujemy ją tutaj. Tak naprawdę to my tą ziemię tylko przepychamy z tego wzgórza, tutaj bliżej kanału. Bo gdyby ten kanał był minimalnie bliżej tego wzgórza, to nawet tego by nie trzeba robić. No ale cóż. Dobra. Mamy to. I teraz zobaczmy, gdzie mniej więcej kończy się ta autostrada. Jej zakręt to jest mniej więcej przy końcu płotu. Dotąd. Tutaj oczywiście zmieniamy kierunek tejże autostrady. No i co? No i wysypujemy dalej ziemię. Tym razem tutaj. Mamy za mało ziemi, więc pobierzmy jej trochę stąd. Widzę, że jak tam pobrałem ten kawałek, to zmienił się też ten cały system układania tutaj tego, jak widzimy. Lepiej się układa ten teren, więc to spoko, to mnie cieszy. Więc zrobimy teraz tak, tu bierzemy jako obszar docelowy. Aha. Okej. Dobra, to ma iść równo z tym. Dobra, więc wybieramy tą wysokość. Idziemy tu. No i wysypujemy tutaj. O, to jest wysokość, poziom docelowy, na jakim ma biec autostrada. No więc wysypujemy dużo, dużo ziemi. Tutaj zabieramy tą ziemię. Na szczęście część pieniędzy zgromadzona właśnie w trakcie poprzedniego odcinka, w czasie robienia niektórych elementów tego parku, tego rezerwatu przyrody, bardzo się teraz przyda. Tak, teraz jeszcze tu. O, coś takiego. Wow, jakieś spajki. Skyline chyba nie lubi zbyt dużego ingerowania w przestrzeń. Wyrąbać cały ten kawałek, bo nie jest mi on już potrzebny. Wysypać tą ziemię mi tutaj, proszę. O, w ten sposób właśnie. Będziemy przenosili góry. Tylko, że nie wiarą, a wywrotkami. I kliknięciami. O, takie coś. Kiedyś potrzebowałbym wiary do tego, żeby przenosić górę gdzieś. Wystarczy mi przytrzymać najpierw prawy klawisz myszy, potem lewy i cała góra znika. Dobra. Wyrównujemy jeszcze kawałek, bo musimy mieć odpowiednio dużo miejsca na cały tamten wjazd pod ziemię, bo to nie będzie takie hop-siup. Dobra. I teraz tak.
Wy to widzicie? Widzicie tego potwora tutaj? No właśnie, to jest trasa wschód-zachód teraz budowana. Dobra. Droga. Nie droga. Gunwo. Kratki. Raz, dwa, trzy kratki na moje oko to jest. No dobra. Czyli jak tutaj mamy, no to bierzemy drogę. I teraz popatrzmy. Droga jest zazwyczaj tak, czyli teraz autostrada. Pojedzie tutaj tędy. A druga jedzie tędy. Tak, i tak, dobra, możemy skasować ten kawałek drogi, już go nie potrzebujemy. No dobra. I teraz, ...460. I to jest dwie kratki od brzegu tej drogi za kwotę 460. No okej. Okay. Czyli nie. Inaczej musimy to zrobić. Musimy to zrobić tak. Ale może też nie tak. Jakby to teraz tutaj dobrze policzyć, bo to musimy dobrze sobie wyliczyć cały ten kawałek. Od osi do końca jest za 400. No dobra, spoko. Myślę, że to już ogarnę umysłowo. Odtąd za 400. Więc teraz bierzemy tak, ale nie tu, tylko tu. Ale ze mnie debil. Dobra, wysypać ziemię. Styknie. I teraz tak. Droga, bo nie tania. Ale droga, powiedziałem, a nie rampa. Dobra, tu jest za 400. I teraz tak, teraz rampa. Rampam, pam, 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 pa. Tam jest 90 stopni. Jest 90 stopni? Jest 90 stopni. Dobra. Page up. Dotąd. Page down. Dobrze. I teraz ona ma iść. ...660 i w dół po tym. No dobra, spoko.
chwila, jakbym to dał tak. No musi iść tędy. Dobra. Wydłużmy tą autostradę. Teraz tak. Wydłużymy ten kawałek. Łożesz ty w dupę. Tak. Teraz tak. I tam się powinna teraz podłączyć. Tutaj wyciągamy trochę dalej. I podłączamy. Dobra, ekstra. To jest tak, jak to chciałem mieć. Tu musimy zmienić jeszcze tylko kierunek. To jest trochę straszne. Ten kawałek jest trochę creepy. Ale dobra, damy radę. Okej, okay, czyli mamy już rampę. I teraz rampa pampa stąd ma za, jest za 390. No dobra. Rampa pampa. Więc wyrównujemy ziemię, zabieramy ziemię stąd, z tego kawałka konkretnie za dużo ziemi, dobra. Za 390 teraz ona ma być. To nie powinno być mega trudne. Dobrze. Zmiana kierunku. Dobra. I tu jest teraz trójpasmówka taka za kwotę 720. No to też nie powinno być jakieś super trudne do odtworzenia. Stąd. Tak. O, chwila, jeszcze chwileczkę. Za 720 i potem jest droga. No dobra, okej. Okay. No tak jakby strasznie mało miejsca tutaj było. O, okropnie to będzie ciasno zbudowane, ale dobra, damy radę. Tylko potrzebujemy wysypać ziemię. Dużo ziemi, tej ziemi. Więc wysypmy. Dobra, i teraz robimy tak, zbieramy to, cały ten fragment zbieramy. Brak funduszy? Ła? Dobra, teraz tutaj za 720 biegnie droga, bo nie tania. I teraz stąd biegnie znowu droga na kwotę 600. Okej. Tutaj stąd. Teraz, kurde, do środka, bo, tak, do środka się wbija. Rampą. O, tak, dobra, sprawdźmy, czy jakieś światła się włączyły. Nie, nigdzie nie ma światła, ekstra. Tylko, że tutaj trzeba zmienić jeszcze kierunek. W ten sposób. Dobra, super.
I teraz, jak mamy tą drogę za te 720, no to teraz musi iść tutaj zaraz droga taka sama w dół. Dobra, okej, spoko. Więc raz. Tak. I teraz do maksymalnego zagłębienia. Stąd musi iść tak. Tak. Zmiana kierunku ruchu. Ekstra. Tym samym mamy wyjazd z naszego miasta. Dobrze. Drugi kawałek wyjazdu jest gotowy. Dobra. Bardzo się napracowałem nad tym, nie ukrywam. W sensie samo to liczenie bardzo mnie zmęczyło. Dobra, to teraz co musimy zrobić? Teraz musimy zbudować drugą część tejże struktury. No i dalej autostradę dobudować, więc dobudujmy na razie ten kawałek autostrady tutaj, żeby już mieć to połączone. Więc wrzucamy tutaj dotąd autostradę. Chwila, bo tam idzie autosave. Dobra, teraz tak. Dobra, tylko musimy zmienić kierunek ruchu na tej autostradzie. Tak, teraz bierzemy tak. Tak, i zaraz będziemy mieli połączony bardzo fajnie cały ten obszar. Super, mamy nową trasę wyjazdową z miasta. Trasa wschód-zachód powoli nabiera kształtów. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tutaj wyjazd ma się kończyć gdzie? Gdzie ta autostrada się kończy? Ona się kończy równo z... Nie, kratkę dalej od tej drogi. Dobra, to nie jest... żaden problem. Tu się kończy ta droga. I kratkę dalej ma się kończyć autostrada, więc wyrównać tylko ten kawałek, proszę. Tak. I teraz tak. Mamy tu. Oj. Miała być, o, taka droga. Dotąd. Dobra, zmieniamy kierunek ruchu. No, jest za dużo ziemi. Oj, tu nie mogę jej wysypywać. Gdzie by wysypać nadmiar tej ziemi? Dobra, wysypiemy tutaj. Why not? O, brak funduszy znowu. Ale tu widzę, że powoli zaczynają tędy pojazdy wyjeżdżać. To mnie cieszy, bo... to znaczy, że ta droga też powoli zaczyna ogarniać swoje zadanie, swoją życiową rolę. Tu widzę, że tu mamy problem. Się plaża zrobiła, a tu nie miało być plaży. Miało być trochę głębiej. O. Dobra, teraz musimy jeszcze tylko... wyrównać ten kawałek. I teraz tak, autostrada leci dotąd i tu się zamyka i jest picobello.
Dobra, teraz jeszcze tylko taka kwestia, ekrany akustyczne. Na jakim fragmencie one są tutaj zbudowane i moje drugie pytanie, po co? Po chuj ja je tutaj dawałem? Bo tu jest utrzymanie znacznie wyższe od tego standardowego, więc no nie wiem za bardzo po co ja te ekrany akustyczne tam dałem. One przez tyle tych odcinków tak naprawdę tylko pieniądze żarły, nie robiły nic, absolutnie, więc no nie wiem po co te ekrany tam dawałem. No, jakiś błąd systemu, Matrix się popsuł. Ale tutaj widzę, że tutaj już mamy zrobioną tą część, więc teraz będziemy budowali kawałek dojazdowy. Tylko jedna kwestia, ile tu jest odstępu? Aha, tu nie ma odstępu. Super. Chociaż tyle dobrze. Więc wybieramy teraz kształtowanie terenu. Za dużo ziemi, dobra. I teraz... nie, tak, tak, o. Tu jest za 720. Uj. To miejsce jest już zajęte. Tu powinno być. Tylko, że ja mam za dużo tej ziemi jeszcze. Musimy wysypać jej tutaj więcej. Wysypcie ziemię. Dobra. I stąd ją weźcie. Ten kawałek ma być oczyszczony. Z herezji. He, he, he. Dobra. Czyli teraz tak, tutaj 720, teraz tak, tutaj tak. Brak funduszy, no brak funduszy niepokoi mnie mniej niż to, że tutaj mogłoby to być jakoś zakryte. Zakryte chodzi mi w sensie, że zablokowane przez ten kanał, który tutaj tak mądrze zbudowałem. I teraz potrzebujemy jeszcze tylko połączyć to tutaj. Aha, budowa tego będzie trochę droga, bo to jest 11500. Boże, drogi. Ja nie lubię mieć takich dużych wydatków. No chyba nikt nie lubi. Dobra, dlatego na razie możemy zmienić kierunek drogi tu, żeby tu była droga wjazdowa. Tak, teraz page up. Tutaj, teraz tu trzeba zmienić kierunek. Też zmienić kierunek. Sprawdźmy, czy gdzieś się światła nie włączyły. To by było przykre, no niestety się włączyły jak zawsze. Dziadostwo zasrane. Okej. I teraz potrzebujemy wziąć drogę taką. Tutaj, page down. I ja teraz potrzebuję drogę stąd połączyć tu. Jeszcze tylko zmiana kierunku ruchu. Oj, nie tak. Teraz będzie dobrze. Dobra, mamy trasę wjazdową do miasta. No i teraz co? Teraz trzeba położyć autostradę, na którą znowu potrzeba mnóstwo pieniędzy. A poza pieniędzmi jeszcze trzeba z tą ziemią coś ogarnąć. Mein Gott, mein Gott. Dobra, więc tak. Tutaj mamy większość terenu pod autostradę przygotowaną, więc wyzbieramy tylko część tej ziemi. Wysypmy tutaj kawał resztę tej ziemi. Niech ona tutaj sobie zalega. No, brak funduszy, no jak zawsze. Kurczę.
Dobra. Tu widzę, że tutaj nawet to działa w miarę, ten system wypuszczania tych samochodów. Jeszcze bardzo mnie będzie cieszyć, kiedy samochody przestaną wszystkie walić tą drogą, tylko ruszą się też tędy tutaj tym zjazdem i pojadą mi tutaj do centrum miasta. Również trasą wschodnią, bo na razie to wszystko jedzie trasą zachodnią i to jest w tym momencie to jest właśnie mega słabe, bo jeżeli powiedzmy jakieś zaopatrzenie jedzie autem tutaj do pól Ozyrysa, to wjeżdża tu i zamiast sobie zjechać tą drogą tutaj, śmignąć sobie autostradą, tu wjechać i gdzieś sobie tędy tutaj wyjechać, to nie, to musi jechać tu, tędy, tutaj, potem jedzie autostradą, tutaj, tu wjeżdża, tu jedzie pod miastem, tędy jedzie, rondo centralne. I dopiero wyjeżdża. I to w najlepszym wypadku. Uwierzcie mi, to jest najlepszy przypadek, bo Skyline potrafi w tak porąbany sposób zaplanować tą trasę, że to auto dwa razy objedzie to miasto wam, zanim trafi do tego miejsca docelowego. Niestety Skyline nie jest najlepszy w obliczaniu trajektorii i on sobie czasami z tym kompletnie nie radzi. Czasami to, jak ta gierka wam wyliczy tą drogę, to po prostu nic, tylko siąść i płakać. Tak, zmiana kierunku ruchu. Dobra. Kawałek tu trzeba jeszcze zrobić. Weźmiemy sobie na to jakąś małą pożyczkę. Ja spłacam pożyczkę? Ja spłacam pożyczkę. Nawet o tym nie wiedziałem, że ja ją spłacam. Fajnie mieć tyle dochodu, że nawet się nie wie, że się spłaca pożyczkę. Chciałbym tak w realu mieć. Dobra, wysypaliśmy całą ziemię. Poszło nam też na to większość hajsu, jaki pożyczyliśmy z banku, no ale cóż. Ale co jest ciekawe, to w prawdziwym świecie jest bardzo podobnie, że właśnie prace terenowe, jeżeli budujecie sobie dom, to prace terenowe, a potem prace wykończeniowe pochłoną wam większość budżetu. Taka ciekawostka. To nie właśnie stawianie ścian i innych tego typu rzeczy pochłonie wam chorą ilość pieniędzy, jeżeli budujecie dom. I to wie każdy, kto dom budował, że właśnie najwięcej pieniędzy tak naprawdę pożera wykończenie oraz praca terenowa. Ale my właśnie dokonaliśmy wielkiej rzeczy. Otwarliśmy właśnie trasę wschód-zachód i tym samym teraz dojazd do miasta będzie o wiele, wiele prostszy. Jeśli tylko któryś z kierowców odkryje. No co tu się. Co to jest? Dlaczego oni tu parkują? Bo co? Bo to jest atrakcja? Ha. Są turyści.
No dobra. Teraz proszę mi pokazać działanie tejże trasy. Ja bym naprawdę chciał zobaczyć, że cokolwiek teraz tą trasą tu jedzie. A że nie wywaliłem tyle pieniędzy na marne. Ale dobra, to sobie zobaczymy w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki City Skylines. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.